Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Dziś Jezus daje nam konkretną wskazówkę, co jest kluczem otwierającym serce Boga. Jest nim pokora. Kto zgina kolana do modlitwy, musi pamiętać, że postawa ta winna wypływać z serca człowieka. Pokorny uniża się przed Bogiem, bo jest świadomy swojej niegodności stania przed majestatem Najwyższego. Człowiek pyszny i zadufany w sobie uważa siebie samego za godnego czci i szacunku, a innymi pogardza. Te dwie zupełnie odmienne postawy widzimy w dzisiejszej Ewangelii. Usprawiedliwionym do swojego domu wraca celnik, a nie faryzeusz. Tylko celnik potrafił stanąć w prawdzie przed Bogiem, uznać swoją grzeszność i mieć odwagę prosić Boga o przebaczenie. Nawrócenie zaczyna się z chwilą zobaczenia w sobie grzesznika, z chwilą uznania swojej słabości i przyznania się do niej wobec Boga. To, co często paraliżuje nas przed przyznaniem się do błędów, jest strach przed opinią innych. Bo co sobie o mnie ludzie pomyślą? Dulszczyzna, tak trafnie scharakteryzowana w dramacie Gabrieli Zapolskiej, jest błędnym kołem, które prowadzi do coraz większego zakłamania, a przez to coraz bardziej zniewala. Pamiętajmy, że każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Niech słowa dzisiejszej dobrej nowiny zmobilizują nas do coraz większej odwagi w stawaniu w prawdzie oraz staną się impulsem do kształtowania w sobie postawy pokory.